Siema, siema, widzu, ja po prostu nie wierzę. W sensie pozytywnie się poniekąd zaskoczyłem, ale z drugiej strony godzinę temu przestałem nagrywać newsy, które wczoraj widzieliście. I jednym z tych newsów było to, że Goatsy nie wrzuciły przez 2 tygodnie odcinka. I zaśmiałem, że pewnie haha, jak opublikuję te newsy, to akurat dadzą jakiś odcinek. No i nie zgadniecie, co się właśnie stało. Goatsy wrzuciły nowy odcinek. Goats vs 20 plus ukrytych influencerów. To może być ciekawe, tym bardziej, że jest Liza na miniaturce, która pluje wodą. Okej. Okay. Będzie to wyjątkowy odcinek, wy się przygotujcie, ja już przygotowany, lajka sobie sam zostawiłem pod filmem, którego jeszcze nie opublikowałem, czyli ten, co właśnie oglądacie. No i oglądamy. Dzisiaj w ambasadzie odbędzie się wielka gra w chowanego. Nie, o to chodzi z tymi ukrytymi influencerami. Okej, okay, dobra. Ja wiem, że Sidemeni robią też hide and seeka i tak dalej, ale zgaduję, że to będzie bardziej Gen Z type content. W ogóle... Izak, zauważcie, że teraz brzmi w tym lektorze, jakby stał na parkingu w aucie i nagrywał głosówką właśnie ten voiceover, który teraz słyszymy. Będą się chować przed wielkim druidem, który spróbuje znaleźć naszych gości. Aha, bo wiecie, Vardenga będzie robił to, w czym jest najlepszy, czyli grzebaniu i szukaniu. Haha. Powinni wziąć Verso do tego odcinka, to jako pierwszą by ją znalazł. Ha. A Fagaty by nigdy nie znalazł. Ha. I druid może również wykonać swój czar. Zwierzęta lasu, dajcie mi głos. Dobra, widać, że wymyślał ten odcinek Vardenga. Chyba też miał dość randek, więc nagle stwierdził, że weźmy influencerów i zróbmy zachowanego. Witaj. Powiedz mi, czy w tym pomieszczeniu znajduje się jakaś postać? Nie. Według mnie łżesz. Ale okej, to jest użyteczny NPC. Na pewno w tym stroju będzie mu wygodnie chodzić i szukać te wszystkie osoby i się w jakieś miejsca, nie wiem, na przykład czołgać. Przekazuję ci dużo zdrowia. Na pewno pomoże. Robię dobry masaże głowy. Okej, to może iść szukać innych ludzi. Dobrze. Dobra, ja szukam dalej. Ale ten montaż, tak szczerze, wygląda jakby był troszeczkę na szybko robiony pod takim względem, że nie skopiowali najważniejsze rzeczy od Sidemenów, czyli to, że jest jakby na dole lista influencerów, którzy jeszcze zostali, na zielono i na czerwono ci, co odpadli na przykład, żeby było wiadomo. Ale ja się nie odnajduję w takim kontencie dzieciakowym, nie? Boże, Vardenga się tak śmiał! Takiego kontentu, a teraz sam robi! Strasznie hipokryta! Powiem więcej, Czajnik nas sprowokował do tego, żeby była nagroda dla zwycięzcy. To zostanie ostatnio zaloziony, ten wygrywa 10 tysięcy złotych. Robimy dokładnie to samo. Dokładnie! Hipokryzja, moment! No właśnie giga dziwne to jest, nie? Oni jakieś przemiany robią i tak dalej. No, trochę to jest odskocznia od randek, to na pewno, nie? Każdy narzekał, że za dużo randek, więc dali im Gen Z content. Jakby ktoś mi powiedział, że będzie ekipa z Boxdelem, Vardengą i tak dalej, będą nagrywać chowanego tak z rok temu, wyśmiałbym po prostu tego gościa. Świętego ptaka kociołkowego! Ptaku kociołkowy, zeskanuj ten teren! To jest rozwalane. Czekaj, Izak. Jest tam ktoś czy nie? Jest. No, na pewno jest. Ej, jest na bank, dobra, W Boxdelu nakazuję ci wskoczyć z pełną siłą w to miejsce! Nagle sobie ułatwiają, bo nie chce im się wchodzić do tych krzaków, to sobie ułatwiają i nagle sobie wymyślili, że drona mogą przywołać. Póki co oceniam go jako jeden z bardziej bez sensu odcinków Goatsów. Nie rozumiem do końca, o co chodzi, bo na niektórych tych influencerach, jak dają swoje POV, to są zablurowani. Jakby, nie wiem, nie wyrazili zgody, żeby publikować ich wizerunku końcowo, nie podpisali coś, nie wiem, są to jacyś zbanowani influencerzy, nie wiem, ja tam byłem na tym chowanym, o co chodzi. Oni pochodzą cały czas, chodzi o ruszać, to bardziej może się poprawić. No a tutaj mamy kogoś, kogo głos jest w ogóle zmutowany, nie? Zobaczcie, Wojtek zarabia nawet teraz. Zobacz, co robi. Gada, że musi jakieś akcje sprzedać. Bo 120 po co teraz spadną? Że może wzrosną do 140, ale co tak skoczyło? Nie, ja muszę teraz sprzedać. Dobra, chłopaki, do roboty. Nie, no chłop podczas nagrywania jakiegoś odcinka, zamiast mieć ludzi od tego czy cokolwiek i się skupić na odcinku, to może chce akcje jakieś sprzedawać. Ten Ghost to jest taki jeden wielki nieogar, mam wrażenie. A tutaj w tych szafach to chyba nie, bo by musieli wszystko... Wejdź w ogóle z tą szafkę. Pierwszą. Aha, oni blurują ludzi, bo ta postać jeszcze nie została odblokowana w grze? Jaki to ma sens? Czekajcie, bo tak, to sprawdzałem. W lodówce raczej nikogo nie ma. No nie ma. Nie ma nikogo. Ja pierdolę. Przysięgam, że sprawdzałem.
sprawdziłem każdą szafkę i bez tego. Bo ja szukałem tu, ale olałem to miejsce, bo dla mnie to było niemożliwe, żeby ktoś... Okej, czyli to była Liza nieodblokowana. To nie wiem, po co ona jest na miniaturce, jak wypluwa wodę. Jakby, co to ma do tego wszystkiego? Ja chcę zobaczyć ten moment, gdzie Liza pluje wodą. Jakby miniaturka na mnie zadziałała, żeby obejrzeć do końca. Tak to nawet tego nie ogląda, tak szczerze mówiąc, bo tylko jest schowany. Lucie i Miłka! Ej, czemu wy tu przyszliście? Katakumby Girls! Ja to właśnie czułam, że coś mnie przydusza, coraz mniej tlenu. Jeszcze trochę i byłby chyba obumarł mózg. To ci nie grozi. Musiała, no, nastawiła się. Na moje miejsce. Że ktoś wlazł na to, ale by było po... Że na tym jest. To jest mógłby. Czekaj. Weź taki kamerą. Nagraj. Albo telefonem, no. Telefonem. Ej, dobra, naprawdę Wardęga z Kubany jest dobry w szukaniu. Ja bym nigdy tam nie pomyślał, że ktoś się może schować w ogóle. Ale dobra, chyba już rozumiem, dlaczego dawali blura na tych influencerów, że mamy nagle niespodziankę, że o wow, ten influencer też się chował, ale fajnie, ale super. Marysia Jeleniewska. To wam dałem fragment, bo pewnie się ciekawiliście, jaki tam influencer był. Ja na przykład, czy w łóżku się nie schowali? Jest taka możliwość. Mi ładnie dawno nagrywali, że jeszcze pokój Bogzela nie jest skończony tam. Pani ma wodę. Kochani, jest mały problem. No jest, ty mi się pojawiłaś na ekranie. Nie, no ale ją też mogli zostawić w zablurowaną, tak jak Lizę i tych innych influencerów. Po co oni ją dali normalnie? Muszę, siku. Dostałam od Jacha pustą butelkę. Ten otwór jest trochę za mały. Jeżeli ktokolwiek na tym chowanym miałby nagrać siebie, że sika, nawet bym... jestem w stanie uwierzyć, że to będzie fagata. Patrzcie to. Jest poustawione rzeczy, jest komp. Nie siedzi nikt. Serio? Nie no, tak szczerze to ja się nie spodziewałem, bo jest mała dziurka i w ogóle ta mała ona... No okej, jeszcze nagrała. Dobra, no, co ja mogę powiedzieć? Ej, to jest glitch uniwersum, fagata sika w szafie obok czajnika, czajcie to? Jesteś p***ny. Raczej Ameryki nie odkrył, no. To chyba każdy już wiedział. Ale faktycznie nigdy się nie spodziewałem, że będę oglądał jak, znaczy w sumie to słuchał, jak fagata sika, gdy jest w pomieszczeniu z Ulfikiem i czajnikiem na kanale Goats. To jest najgorsza rzecz, jaką zrobiłam w moim życiu. Nie, była gorsza, wykorzystałeś stiu. Takiego scenariusza w życiu się nie spodziewałem. Ulfik! Ej, warto to było oglądać tylko dla tego momentu, tak szczerze. Ja już jestem zadowolony, najlepszy odcinek. To jest tak pociągowy. Cały czas byłam tak przyklejona przy tym. O, to coś nowego, że była przyklejona. Rozumiecie? Okej. Okay. Ej, udało się! Sikałam się do butelki! Ale pachnie. Jezus, jaki zapach, ty sikasz. O zapachu róż? Jakby, no ja też się jarałem, że raz się, nie wiem, zsikałem do butelki podczas jazdy, ale miałem, nie wiem, 8 lat, nie byłem jedną z topowych influencerek w Polsce i to takie trochę dziwne i ohydne. Ale w sumie nic nowego akurat, jeżeli chodzi o tą postać. Na czym on stoi? Jaki tryhard? Co jest k***ane? Co się dzieje, tej? Ej, co jest? Ej, gdzie ty jesteś? O co chodzi? Co ty robisz? Ale co tu jojo Jaja mi się wbija! No rodziny... Dobra, ja wiem, że wiewiór, bo od wiewiórki i tak dalej, ale... Ale jak on wszedł do tego? Jak to jest możliwe? Ja tego nie rozumiem. No patrzcie na to, jak to jest możliwe, że on tam się dostał w ogóle? Dobra, jak to jest możliwe, że fagata, osoba no fagaty, jest taka dobra w kryciu się? Potrafi kryć różne tajemnice. Ona jest czajnikiem. A to spoko, czajnik sobie... Twojego ziomka już ofagatę zobacz. Jedna rzecz mnie ciekawi, nie? Że oni perfidnie po niej cistą i tak dalej, a ona dalej przychodzi na te odcinki ich i tak dalej. Ciekawe dlaczego, czy to jakie viewsy mają Goatsy ma jakikolwiek na to wpływ. Ale to dlaczego Fagata jest jedną z ostatnich, którzy nie zostali znalezieni i tak dalej, to mam wiele żartów z ukrywaniem i tak dalej, ale mi się nie chce nawet. Wy sobie sami dopiszcie. O, jest taka obślizgła, że się wszędzie... Okej, wybaczcie, musiałem troszeczkę, ale w sumie tak, skończyło się na tym, że czajnik z Fagatą w sumie wygrali. To 10 tysięcy złotych, czyli po 5 tysięcy złotych na głowę, na to wychodzi. Czy im dają te pieniądze na faktycznie? Wydaje mi się, że tak. Ogólnie odcinek, pomimo jakby miejsca na to, aby się pośmiać z Fagaty, to w sumie... No był średnim, powiedział, że jeden z gorszych gołców tak naprawdę, ale może tylko moje zdanie. Wy napiszcie, co wy myśleliście. Ja się z wami żegnam, zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądać do końca. Widzimy się jutro, na razie.